Przed nami ostatnia lekcja dotycząca poziomów testów. Wiesz już, czym jest testowanie modułowe, integracyjne oraz systemowe. Podczas tej lekcji zapoznamy się z ostatnim poziomem testowania, czyli testowaniem akceptacyjnym. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że testy akceptacyjne, podobnie jak testy systemowe, skupiać się będą na zachowaniu oraz możliwościach całego systemu lub też produktu. Również cele testowania akceptacyjnego będą podobne do celów, z jakimi mierzy się testowanie systemowe. Możemy tutaj wymienić budowanie zaufania do systemu, walidacja, czy ten system, który stworzyliśmy, jest kompletny oraz czy będzie działał zgodnie z oczekiwaniami klientów i przyszłych użytkowników, jak również weryfikacja zgodności zachowań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych danego systemu ze specyfikacją. Zauważ jednak, że nie wspominamy tutaj o zbadaniu oraz zapobieganiu przedostawania się defektów na wyższy poziom testów. Spójrzmy prawdzie w oczy. Testy akceptacyjne są najwyższym poziomem testów. To, czego nie wykryjemy tutaj, idzie bezpośrednio na produkcję. Testy akceptacyjne nie służą jednak tak naprawdę wykrywaniu defektów. To nie jest ich podstawowy cel. W wyniku testowania akceptacyjnego mogą natomiast powstawać informacje pozwalające ocenić gotowość tego naszego systemu do wdrożenia i użytkowania przez klienta końcowego. Podobnie jak testy systemowe, testowanie akceptacyjne jest często niezbędne do spełnienia wymagań, umów czy obowiązujących przepisów prawa albo też norm i standardów. Powiedzmy także od razu, że w przypadku testów akceptacyjnych nie będziemy mieć do czynienia z jedną tylko formą testowania. Istnieją cztery najczęściej występujące formy testów akceptacyjnych. Testowanie akceptacyjne przez użytkownika, produkcyjne testy akceptacyjne, testowanie akceptacyjne zgodności z umową oraz zgodności z przepisami prawa oraz testowanie alfa i beta. Wszystkie te formy omówimy pokrótce, tak aby ich znajomość dopełniła Twojej wiedzy na temat testów akceptacyjnych. Pierwszą z omawianych przez nas form testów akceptacyjnych będzie testowanie akceptacyjne przez użytkownika, User Acceptance Testing, czyli UAT. Tego typu testy odbywają się w symulowanym środowisku produkcyjnym. Musi ono w pełni odzwierciedlać to rzeczywiste środowisko produkcyjne. I zasadniczo takie testy skupiają się na walidacji, czy system nadaje się do użytku przez przyszłych odbiorców. Głównym celem takich testów będzie zbudowanie pewności, że system umożliwi użytkownikom spełnienie ich potrzeb, że spełni postawione przed nim wymagania oraz wykona proces biznesowy z minimalną liczbą problemów, minimalnym kosztem oraz minimalnym ryzykiem. Kolejną formą testów akceptacyjnych są produkcyjne testy akceptacyjne, Operational Acceptance Testing, czyli OAT. Jest to testowanie systemu, ale już nie przez użytkowników, a przez operatorów albo też administratorów systemu w symulowanym środowisku produkcyjnym. Tego typu testy będą się skupiać na aspektach operacyjnych, czyli na przykład na testach mechanizmów tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania danych utraconych w wyniku jakichś poważnych błędów. W ramach OAT może być testowane instalowanie, odinstalowywanie oraz aktualizowanie oprogramowania, usuwanie skutków awarii, zarządzanie użytkownikami albo też na przykład sprawdzanie, czy występują słabe punkty zabezpieczeń, wykonywanie czynności pielęgnacyjnych albo też czynności związanych z migracją danych. Innymi słowy, ich podstawowym celem jest sprawdzenie i udowodnienie, że operatorzy oraz administratorzy systemu będą w stanie zapewnić użytkownikom korzystającym z systemu prawidłową pracę danego systemu w środowisku produkcyjnym, nawet w nietypowych oraz trudnych warunkach. Kolejną formą testów akceptacyjnych jest testowanie zgodności z umową oraz zgodności z przepisami prawa.
Ta forma testowania akceptacyjnego odbywa się zgodnie z kryteriami, które są zapisane w umowie. Kryteria akceptacji znajdujące się w takiej umowie powinny zostać określone już w momencie, kiedy obie strony będą uzgadniać treść umowy. Testy tego typu będą wykonywać użytkownicy albo też niezależni testerzy. Testowanie akceptacyjne zgodności z przepisami prawa natomiast wykonywane będzie w kontekście obowiązujących aktów prawnych, takich chociażby jak umowy, rozporządzenia, różnego typu normy bezpieczeństwa. I podobnie jak w przypadku testowania zgodności z umową, tego typu testy akceptacyjne wykonywać będą użytkownicy albo też niezależni testerzy, a rezultaty tych testów będą często podlegać obserwacji lub też będą podlegać kontroli organów nadzoru. Celem tej formy testowania jest upewnienie się, że osiągnięto zgodność z wymaganiami, które wynikają z obowiązujących norm oraz regulacji prawnych. Ostatnią formą testów akceptacyjnych jest testowanie alfa oraz beta. Wynika ono z tego, że twórcy oprogramowania, które jest przeznaczone do powszechnej sprzedaży, będą chcieli uzyskać informacje od potencjalnych lub też obecnych klientów, jeszcze zanim oprogramowanie trafi na rynek. Testy alfa wykonywane będą w siedzibie organizacji, która wytwarza dane oprogramowanie, ale zamiast testerów zatrudnionych w danej organizacji, testy wykonywać będą potencjalni lub też obecni klienci, ewentualnie operatorzy systemu albo też niezależni testerzy. Natomiast testy beta wykonywać będą obecni lub też potencjalni klienci, ale już we własnych lokalizacjach. Skoro wiemy już, jakie istnieją formy testów akceptacyjnych, przyjrzyjmy się podstawie testów. Najczęściej będziemy tu wymieniać procesy biznesowe, wymagania użytkowników albo wymagania biznesowe, przepisy, umowy, normy oraz standardy, przypadki użycia lub historyjki użytkownika, wymagania systemowe, dokumentację systemu albo też podręczniki dla użytkowników, procedury instalacji oraz raporty, dla których podstawą była analiza ryzyka. Jeśli natomiast postanowimy potraktować tutaj oddzielnie OAT-y, dodatkowo do podstawy testowania akceptacyjnego możemy dodać procedury, które służą tworzeniu kopii zapasowych oraz odtwarzania danych, procedury usuwania skutków awarii, instrukcje wdrożeń oraz instalacji, założenia wydajnościowe, pakiety bazodanowe oraz wiele innych produktów pracy, które stanowić będą podstawę testów wykonywanych przez operatorów oraz administratorów systemów. Do takich najbardziej typowych przedmiotów testów, jeśli chodzi o testowanie akceptacyjne, zaliczać się będzie przede wszystkim system, który podlega testom, konfiguracja oraz dane konfiguracyjne systemu, procesy biznesowe, które wykonywane będą na całkowicie już zintegrowanym systemie, procesy związane z użyciem produkcyjnym oraz utrzymaniem, formularze, raporty, istniejące dane produkcyjne oraz systemy rezerwowe i środki zastępcze, które będą służyć podczas OAT-ów do testowania mechanizmów zapewnienia ciągłości biznesowej oraz usuwania skutków awarii. A skoro o awariach mowa, do najczęściej pojawiających się defektów należą systemowe przepływy pracy, które są niezgodne z wymaganiami biznesowymi albo też wymaganiami użytkowników, niepoprawnie zaimplementowane reguły biznesowe, niespełnienie przez system wymagań umownych lub też wymagań prawnych oraz awarie niefunkcjonalne, takie na przykład jak słabe punkty zabezpieczeń, słaba wydajność pod dużym obciążeniem albo niewłaściwe działanie na obsługiwanej platformie. Pamiętaj proszę, że testy akceptacyjne będą się koncentrować na kompleksowym badaniu zachowania systemu. Tego typu testy najczęściej będą spoczywać na klientach, użytkownikach biznesowych, właścicielach produktów lub też operatorach systemu. Testy akceptacyjne uznawane są za ostatni poziom sekwencyjnego modelu cyklu życia oprogramowania. Jednakże testowanie akceptacyjne nowej funkcjonalności może mieć miejsce jeszcze przed rozpoczęciem testowania systemowego, a dodatkowo testy akceptacyjne oprogramowania do powszechnej sprzedaży
mogą odbywać się podczas instalowania lub też integrowania tego oprogramowania. Tyle o testach akceptacyjnych oraz o poziomach testów.